W dzisiejszej Ewangelii Jezus mierzy się z takim ostrym zarzutem, mianowicie Żydzi nie mogą pojąć tego, że On jest Bogiem. I oni uważają, że On bluźni, jak On, będąc człowiekiem, może uważać siebie za Boga. I to, co mnie fascynuje, zadziwia i co jest taką nauką dla mnie z tej Ewangelii, mianowicie to, że Jezus walczy o tych ludzi, żeby uwierzyli. I nie przychodzi obojętnie. Mógłby powiedzieć na przykład, darujmy sobie te wyjaśnienia, nie wierzycie i tak nie uwierzycie, rozejdźmy się w pokoju. A Jezus jednak mówi tak, jeżeli nie wierzycie mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu, że jestem Synem Bożym. Można było tak dopowiedzieć. No i to ich jeszcze bardziej rozwścieczyło. Znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. Niezrozumienie, a z drugiej strony to zaproszenie jakby Jezusa, że dajcie wiarę chociaż tym moim czynom. Przecież wiele osób uwierzyło na podstawie Jego czynów, Jego znaków, cudów. Czytamy w Ewangelii wielokrotnie. A oni, no niestety, nie dotarło do nich. Miejmy w sobie takie pragnienie, jakie miał Jezus. To pragnienie nie opuszczało Go aż po krzyż. Na krzyżu mówi, pragnę. Czego On pragnął? Zbawienia. Tego, aby ludzie uwierzyli. I nawet jeżeli w Twoim środowisku są takie osoby, które nie wierzą, miej w sobie takie pragnienie i ufaj, że Bóg zmieni serca tych osób. Nie rezygnuj z troski i z tego pragnienia zbawienia tych osób, tego, żeby one uznały zbawienie jako swoje, ale też czerp z Jezusowej postawy też to, że po prostu nie zrażaj się tym, że odejdą, będą uporczywie trwać przy swoim. Jezus miał taką sytuację i dziś w Ewangelii czytamy o tym. Rób swoje, tłumacz, resztę zostaw Bogu. I właśnie najważniejsze, życzę Ci takiego pragnienia zdobywania dusz dla Boga, aby oni mogli powiedzieć: Jezus jest moim Panem. Dobrego dnia.